Życie gangstera nie jest usłane różami i o tym wszyscy wiedzą. Ech, dowiedzieliśmy się już o tym z wielu różnych gier planszowych, że aby dostać kasę, no trzeba się natrudzić, ale czasami ten ostatni moment, kiedy już, już dostaniemy kasę za skok, okazuje się jeszcze gorszy niż sam skok. Everyone can relax. GAMBIT HAS RETURNED Czołem, z tej strony Tomek Dobosz z Gambit TV. Witam w kolejnej wideo recenzji. Dzisiaj chcę Wam pokazać grę Kasa i Spluwy, edycja druga, czyli Cash and Guns, second edition. To jest polska wersja, oczywiście wydana przez wydawnictwo Rebel. I serdecznie dziękuję Rebelowi za podrzucenie mi tej gry do, do recenzji. Kasa i Spluwy to gra autorstwa Ludowika Moublin i ilustrowana przez Johna Kowalika, Kowalicza, którego znacie na pewno z serii Munchkin. O czym jest ta gra? Cóż, to jest gra o tym ostatnim momencie zaraz po skoku, kiedy bandyci muszą podzielić między sobą łup. I wydawałoby się to bardzo proste, ale jak w bandyckim życiu nie jest. Nie jest proste, jest to kolejny moment w życiu, Mafioza, bandyty, złodzieja, w którym jest pełno napięcia, broni i, cóż, niebezpieczeństwa. Jak to wygląda? Za chwilę Wam pokażę na stole, a potem wrócimy tutaj i spróbuję to jakoś podsumować. Lecimy. W grze kasa i splowy, jak już powiedziałem, wcielamy się. W zakapiorów, którzy dzielą między sobą łup. Każdy gracz dostaje taką fajną tekturo, tekturową przepraszam, figurkę swojego zakapiora. Jak widzicie, grafika Johna Kowalicza, znanego z Manczkina. Każdy, tak jak mówiłem, dostaje swoją postać. Każdy gracz dostaje również 8 kart. 3 karty bank, czyli wystrzału i 5 kart klik, czyli pustego magazynka. Do tego każdy z graczy otrzymuje gustowną, czarną, piankową giwerę z pomarańczowym czubkiem. I to jest w zasadzie pełne przygotowanie do gry. Jeden z graczy otrzymuje jeszcze biurko Ojca Chrzestnego, co wskazuje na jego specjalną rolę. Jak przebiega rozgrywka? W bardzo prosty sposób. Najpierw przygotowuje się łup, który będziemy dzielić, to są karty łupu i z tych kart łupu po potasowaniu wykłada się 8 kart. Na stół. Pyk jest 8. Wśród tych kart będą różne rzeczy. Są obrazy, jest gotówka, są diamenty, są dodatkowe magazynki, a także zestawy pierwszej pomocy. Kart jest sporo, jak widać. Oprócz tego na stole pojawia się też biurko Ojca Chrzestnego, jako powiedzmy sobie łup do wykorzystania. A trochę źle to przesunąłem. O! Co pozwala graczom na zdobycie, zdobycie pozycji Ojca Chrzestnego, przynajmniej na jakiś czas w trakcie gry. Kiedy już widać łupy, gracze zaczynają o nie walkę. Jak? Bardzo prosto. Każdy z graczy wybiera sobie jedną z kart z ręki, czy to będzie bank czy klik i kładzie ją zakrytą przed sobą. Następnie ojciec chrzestny odlicza do trzech i na hasło trzy gracze celują swoimi piankowymi giwerami w jednego z przeciwników. Ojciec Chrzestny ma w tym momencie możliwość nakazania jednemu z graczy, aby ten zmienił cel. Co prawda nie może mu powiedzieć, Ej, nie celuj w niego, tylko w niego, tylko po prostu mówi, Ty masz celować w kogoś innego. Nie może powiedzieć w kogo, po prostu trzeba zmienić cel. Tak, ktoś zmienił cel. I teraz Ojciec Chrzestny znowu odlicza do trzech i wszyscy gracze mają możliwość. Spasowania. Co to znaczy, jeżeli nie czuję się pewny, zbyt dużo ludzi do mnie celuje, nie wiem co się stanie, mam możliwość po prostu, gdzie są ludziki, tutaj są ludziki, mam możliwość położenia swojej postaci, co oznacza, że odpadam z tej rundy dzielenia łupu. No i kiedy ojciec chrzestny doliczy po raz drugi do trzech. Gracze zdecydują, czy wypadają z dzielenia łupu, czy nie. Następuje faza rozliczenia. I ta faza jest bardzo prosta. Każdy, kto przewrócił swoją postać, wypada z dzielenia łupu. Co za tym idzie, bierze swoją zagraną kartę, nie odkrywa jej, jak ja to zrobiłem przypadkiem, tylko odrzuca zakrytą na stos kart odrzuconych. Każdy gracz, który celował do gościa, który się przewrócił również bierze swoją kartę i zakrytą odrzuca na stos kart odrzuconych natomiast wszyscy którzy stali i celowali do osób które również stoją odkrywają swoje karty no i teraz mogą się zdarzyć dwie rzeczy mam klik jeżeli miałem klik odrzucam tę kartę odkrytą nie miałem naboju w magazynku, i gracz, do którego celowałem, jest cały i zdrowy. Natomiast, jeżeli wybrałem kartę Bang, no to strzeliłem. Gracz, do którego celowałem, przewraca się i, co więcej, dostaje żeton rany. Trzy żetony rany. No, i kończy się nasza przygoda w grze. Zostajemy wyeliminowani. Kiedy rozliczymy wszystkie karty, patrzymy, kto nadal stoi. I tylko osoby, które nadal stoją, czyli ani nie położyły się ze strachu, ani też nie zostały odstrzelone w wyniku działania karty bank, mają prawo do wybrania kart łupu. Poczynając od Ojca Chrzestnego. Jeżeli stoi, a jeżeli nie stoi, to od gracza najbliżej niego w kierunku wskazówek zegara, każdy gracz bierze po jednej karcie łupu, tak aby na koniec mieć jak najwięcej punktów. Brałem je losowo, więc nie denerwujcie się, że najpierw ktoś wziął 5000 w diamencie, a potem 1000, czy odwrotnie. Zamiast wzięcia karty, można wziąć sobie biureczko Ojca Chrzestnego i przejąć jego kartę. Oczywiście yy, nie powoduje to, że nie można potem brać dalej łupu. Oczywiście, w zależności od tego, ile osób stało na końcu rundy, różnie ten łup się podzieli. Czasem ktoś weźmie więcej, czasem ktoś weźmie mniej, czasem ktoś weźmie wszystko, bo został jako jedyny. Kiedy łup roz, 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 rozrzucimy. Wychodzi kolejne 8 kart. Wszyscy wstają. Każdy wybiera kolejną, nową kartę wystrzału, czy też klika z ręki. Zagrywa. No i powtarzamy całą zabawę z celowaniem. Kiedy pojawią się magazynki, można dobrać kartę bank z odrzuconych, ale trzeba wymienić z jakąś, którą mamy. Kiedy pojawiają się hmm, Zestawy medyczne można oczywiście uleczyć się z posiadanych ran, ale pamiętajcie, że takie rzeczy robi się od razu, czyli nie można sobie tego zachować na później. No i po ośmiu turach, kiedy wszystkie, e, wszystkie te łupy zostaną już przyporządkowane do ludzi, na, zaczyna się liczenie punktów. Oczywiście. Punkty liczą tylko ci, którzy przeżyli, a więc ci, którzy nie otrzymali trzech ran w trakcie rozgrywki. Jak się liczy punkty? Dość prosto. Kasa to po prostu gotówka, którą liczymy i sumujemy. Obrazy same z siebie są warte nic, ale tutaj. Dostajemy pieniądze za ogólną liczbę kart z obrazami. Jedna, jeden obraz to 4000, tysiące, ale już cztery obrazy to 60 tysięcy. Natomiast jeżeli zbierzemy 10, pół miliona baksów jak w zęby strzelił. No i kolejna ciekawa rzecz to oczywiście diamenty, których teraz złośliwie nie mogę znaleźć. O. Diamenty oprócz tego, że są warte jakąś tam gotówkę. To jeszcze gracz, który ma najwięcej pieniędzy w diamentach, otrzymuje na koniec specjalny diament za 60 tysięcy dolarów. No i kiedy zliczymy te wszystkie punkty, ten, kto ma najwięcej gotówki, czytaj, punktów, zostaje zwycięzcą, zostaje najlepiej prosperującym bandziorem w mieście. To strasznie mocne słowo jak na tak lekką grę. No dobra, tak wygląda, tak wyglądają kasa i spluwy, edycja numer dwa. Czas to jakoś podsumować. Zanim jednak podsumuję, powiem wam jeszcze o czymś, o czym zupełnie zapomniałem, przyznaję się. A mianowicie o kartach talentów. Karty talentów to takie trochę zasady zaawansowane w kasie i spluwach. To co wam powiedziałem przed chwilą, to były zasady podstawowe i kiedy już z tym się obeznacie, być może będziecie chcieli dorzucić do rozgrywki te właśnie karty talentów, czyli innymi słowy zdolności specjalne dla postaci. Każdy gracz przed rozgrywką dostaje jedną taką kartę. I od tego momentu ma jakąś zdolność, której może używać w trakcie rozgrywki. No i może być na przykład niezniszczalny, czyli będzie potrzebował więcej ran, żeby zginąć. Może być lekarką, a więc za każdym razem, kiedy się przewróci ze strachu, oczywiście będzie mógł się uleczyć. Może być tandeciarą i wymieniać swój łup na losowy łup od, od, innego, od innego gracza. Może być dzieciakiem, który. Wybiera cel dopiero po wszystkich graczach, a więc patrzy, jak wybrali, w kogo celują inni, i dopiero on sobie wybiera cel. I tak dalej, i tak dalej. Tych kart trochę jest, oczywiście więcej niż maksymalna liczba graczy, i spokojnie można sobie rozszerzyć rozgrywkę dzięki tym specjalnym zdolnościom. Przyznam jednak, o czym pewnie jeszcze będę mówił, że wydaje mi się, Iż, mimo nawet tego, że jest to gra lekka, imprezowa, to niektóre z tych zdolności są mocniejsze od innych i bardziej wpływają na rozgrywkę niż pozostałe. Ale to tylko moje zdanie. No dobra, teraz naprawdę już idziemy podsumować. No dobra, tak wyglądają spluwy i kasa, kasa i spluwy. Czas powiedzieć kilka słów z mojej strony. Słuchajcie, kasa i spluwy to jest, no to jest taka totalna, totalna imprezówka, w której główny klimat robi to całe celowanie do siebie z piankowych, z piankowych pistoletów. I, i naprawdę jest w, tym, jest w tym masa zabawy, masa śmiechu. Co prawda, oczywiście jest to jakiś, jest to jakiś argument, to celowanie do siebie no jest troszeczkę takie, może być niepokojące, zwłaszcza jeżeli weźmiemy do tego kogoś młodszego. Tutaj wiek minimalnie jest na 10 lat ustawiony, także może to być trochę niepokojące, ale w starszym towarzystwie, w odpowiedniej atmosferze ten cały zabieg z celowaniem do siebie, ten taki Mexican stand-off, jest rewelacyjnie, rewelacyjnie buduje klimat, rewelacyjnie buduje zabawę całą w trakcie gry i nie da się, nie da się tego opisać. Ważne, yy, ważną rzeczą przy tym całym właśnie też celowaniu jest skalowanie. Gra jest od 4 do 8 osób, działa na 4 osoby, ok, da się grać, ale im więcej tym lepiej. To jest typowe skalowanie chyba imprezówek, tak? Im więcej, tym lepiej. Ponieważ są momenty, kiedy e, no, odstrzelimy kogoś, nawet pomimo tego, że nie będziemy chcieli e, go odstrzelić. E, a tutaj nakłada się druga rzecz, dość niesympatyczna, czyli eliminacja, eliminacja graczy. Ok, gra jest króciutka. Ten, ten, ten człowiek, który został odstrzelony i już nie gra, nie nudzi się za długo. Poza tym obserwuje całkiem fajną rozgrywkę. Ale im jest więcej osób, tym, tym trudniej chyba kogoś zabić tak... Chociaż no, może się zdarzyć, że trzy osoby wycelują w jedną osobę i ta nie zachowa się jak normalny człowiek i nie spasuje. I dostanie trzy kulki w, w czachę, więc. <głos》>, więc zejdzie w pierwszej, w pierwszej rundzie. Ale to jest. No, to już jest. Nie wiem, wina gracza, który nie spasował. E, szybka, wesoła. E, dzieje się w zasadzie ponad stołem, tak? bo ze stołu zgarniamy tylko, e, tylko łup. Więc całość dzieje się tak, między, między nami. Między osobami, które do siebie, do siebie celują. Bardzo fajny wariant, ten taki rozszerzony z, z, ze specjalnymi zdolnościami, chociaż mam wrażenie, że niektóre specjalne zdolności są lepsze niż inne i bardziej przydatne w trakcie rozgrywki. Ale to może tylko moje zdanie. Na przykład ten niezniszczalny, który potrzebuje pięciu ran, żeby zejść. Co mi po na przykład dodatkowym obrazie, skoro nie będę żył, a mam dwa hity więcej, więc prawdopodobnie dłużej przeżyję i przeżyję do końca. Taki przykład. Eee, bardzo bardzo fajnie to wszystko ze sobą współgra. Mam jednak taki mały zarzut do dwóch kart. Do karty maga może nie, do karty magazynku to może nie, ale do karty leczenia która jest czasami w, pośród łupów. Szkoda, że ta karta leczenia nie może być użyta jakby po, po turze, w której ją weźmiemy, tylko od razu. No bo czasem wyjdzie tak, że pojawi się karta leczenia na samym początku i co? Jest zmarnowana troszeczkę. Szkoda, mogłaby być używana też jakby zostawiana sobie, zostawiana sobie na później. Dobra, słuchajcie. Pogadajmy o moich trzech pytaniach, trzech odpowiedziach. Czyli pierwsza rzecz, BGG ocena, znaczy ocena w skali BGG moja dla kasa i spluwy. To jest bardzo mocne 7,5. Wahałem się nad ósemką, ale jednak nie. 7,5, bo to jest fajna, jest naprawdę zabawna. Chętnie sobie postrzelam, znaczy chętnie poceluję do ludzi z tego piankowego pistoleciku. A chętnie sobie pokombinuję, czy, czy warto zluzować, czy warto jednak wytrzymać napięcie, czy zginę, czy nie. Bardzo sympatyczne, ale, ale nie zawsze, tak? Podoba mi się, naprawdę podoba mi się, chętnie zagram, ale czasem jednak wolałbym inną imprezówkę zamiast tego wyciągnąć w bardzo podobnym klimacie. Także mocne 7,5 ode mnie dla kasa i spluwy. Pytanie numer dwa. Czy żałowałbym kasy, czy kupiłbym ten grę, gdybym nie dostał jej do recenzji? To no tak brzmiało to pytanie. Zawsze się, zawsze się mylę, nie wiem dlaczego. Ja widziałem ją w sklepach od 90 do 115 zł. Słuchajcie, tam w środku jest niewiele w zasadzie. Kilka tekturowych postaci, kilkanaście, tekturo, no, kilkanaście kart, no i osiem piankowych pistoletów. I w sumie dla tych pistoletów bym ją spokojnie kupił. Te 115 zł to też nie jest według mnie jakoś strasznie dużo za kasę i spluwy. Za to, co jest, za to co jest w środku. No i trzecia sprawa, czy ta gra znajdzie miejsce na mojej półce i na której? Tak, znajdzie. Znajdzie na tej półce, która jest za mną, czyli na mojej głównej półce. Mam tutaj taki przedziałek dla niej. Kasa i spluwy. Weszła jak w masło i będzie sobie tu leżała i czekała, aż się będę wyjmował. Co na pewno za jakiś czas nastąpi. Dobra, słuchajcie, dziękuję Wam serdecznie za, za to, że cały czas mnie oglądacie, za to, że ze mną wytrzymujecie. Rzucajcie lajki like pod tym filmem, bo czemu by nie. Komentujcie, jeżeli coś Wam się podoba. Komentujcie, jeżeli Wam się coś nie podoba. Dobrze o tym wiedzieć. Wbijajcie na mojego facebooka, na mojego instagrama. I głoście dobre słowo o moim kanale. Trzymajcie się.